Funkcje. Słowo to jest niezręczne ze względu na swą wieloznaczność. Często potrzebujemy go w matematycznym sensie, nawet w niematematycznych kontekstach, a często przydałoby się nam ono jako synonim zastosowania lub celu, nawet w kontekstach matematycznych. Dlatego od czasu do czasu poszukujemy wygodnej parafrazy. Bardziej mnie tu interesował matematyczny sens tego terminu. Niecierpliwy matematyk mówi nam, że x do drugiej, x plus 5 i tak dalej są funkcjami x. To zaś znaczy, że dla każdej wartości x istnieje dokładnie jedna wartość x do kwadratu, x plus 5 i tak dalej. Źle, x do kwadratu, x plus 5 i tak dalej. Nie są funkcjami, lecz liczbami, jeśli w ogóle są czymkolwiek. Byłyby liczbami, gdybyśmy dowiedzieli się, jaką liczbą ma być x. No cóż, w takim razie są to zmienne liczby, zmieniające się wraz z x. Źle. Nie istnieją to zmienne liczby zmieniające się wraz z x. Źle. Nie istnieją zmienne liczby. Są więc już wyrażeniami. Znów źle. X do kwadratu i x plus 5 to wyrażenia. Już w 1879 roku zwracał na to uwagę Frege, ale na próżno. Czym innym jest niekompletnie wyznaczona liczba x do kwadratu lub x plus 5, a czym innym jest funkcja lambda x od x do kwadratu lub lambda x od x plus 5. Notację lambda wprowadził Church, modyfikując Frege'ego. Funkcja jest operatorem albo operacją, która po zastosowaniu do liczby lub innego przedmiotu daje liczbę lub inny przedmiot jako swoją wartość. I tak lambda x od x do kwadratu zastosowane do 5 daje 25. Po zastosowaniu tej funkcji do dowolnego x otrzymujemy x do kwadratu. Takie wyjaśnienie mogłoby rozproszyć zakłopotanie niezliczonych bystrych studentów zapoznawanych z rachunkiem różniczkowym. Funkcja jest więc operatorem lub operacją. Szukając dodatkowych wyjaśnień, ktoś mógłby słusznie zapytać, co to za rodzaj przedmiotu. Dopiero w 1911 roku Giuseppe Peano zapisał nieuniknioną odpowiedź na to pytanie. Frege, jak sądzę, zareagowałby na nią natychmiast towym okrzykiem Naturlich. Już w 1897, jak wyjaśnił Peano, funkcja jest relacją. W żargonie matematycznym jest to relacja pomiędzy wartościami a argumentami. Te wartości są rezultatami zastosowania funkcji. Argumenty zaś są rzeczami, do których się ją stosuje. I tak lambda x od x do kwadratu jest relacją, której pozostaje 25 do 5, 4 do 2 i w ogóle x do kwadratu do x. A czym jest relacja? Jest klasą paru porządkowanych. Lambda x od x do kwadratu i lambda x od x plus 5 to są funkcje jednoargumentowe, albo jak ujmują to matematycy, funkcje od jednej zmiennej. Dodawanie nie jest funkcją dwuargumentową. Lambda x y od x plus y. Podobnie mnożenie. Lambda x y od x razy y. Funkcje jednoargumentowe są relacjami dwuczłonowymi albo klasami paru porządkowanych, a funkcje dwuargumentowe mogą zostać zinterpretowane jako relacje trójczłonowe albo klasy trójek uporządkowanych. Podobnie dla funkcji trójek argumentowych i tak dalej uznajemy trójkę uporządkowaną x, y, z za parę x, y, z, czwórkę uporządkowaną za trójkę x, y, z, w i tak dalej. Frege zaproponował zgrabną, alternatywną metodę interpretacji funkcji wieloargumentowych, która pasuje do pewnych niekonwencjonalnych logik, jak logika kombinatoryczna czy logika funktorów nazwowych. Przy tej interpretacji funkcja dwuargumentowa S, F jest funkcją jednoargumentową, której wartościami są funkcje jednoargumentowe. Frege utożsamił lambda x, y, x plus y, od x plus y z lambda y od x przez y z funkcją, która po zastosowaniu do liczby y daje liczbę x plus y. Wyjaśniam więc f od x, y jako f od x, y. Podobnie ma się sprawa z funkcjami o większej liczbie argumentów.